Składam najszersze wyrazy współczucia rodzinom, bliskim, współpracownikom, kolegom partyjnym, tych wszystkich, którzy dzisiaj stracili życie. Miejmy świadomość, że to życie oddali w szczególnej misji, niejako na posterunku, w drodze do Katynia, miejsca szczególnego w historii pamięci wielu Polaków. Już teraz nikt nie kwestionuje tego, co tam się stało kiedyś. Ta ofiara krwi dostojników państwowych, która dziś miała miejsce, niejako zamyka ten tragiczny rozdział. Po ponad pół wieku kłamstw. Jest nam szczególnie przykro. Jednak w tak tragicznym dniu, bez względu na różnice polityczne i przekonania, wszyscy Polacy znowu łączą się w bólu, w pamięci. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dniem refleksji dla elit politycznych, dla naszych przywódców i że w pamięci ich następców będzie niejako takim dniem przełomu, gdy będziemy myśleli o Polsce, o naszym narodzie jako o całości, że różnice poglądów będą tylko po to, by budować potęgę naszego państwa i dobrobyt narodu, że różnice poglądów będą odtąd wyłącznie pewnym głosem w dialogu nad wspólnym dobrem. Jeszcze raz, szczególnie rodzinom najbliższym składam wyrazy współczucia i pragnę, żeby ta ofiara krwi, nie waham się tego słowa tutaj użyć, nie była zmarnowana, żebyśmy od tego dnia myśleli o naszym państwie, o naszym narodzie, o naszej przyszłości w kategoriach wspólnoty, dobra, które musimy przekazać następnym pokoleniom. Życzę wszystkim, żeby tak się stało. Dziękuję bardzo.